Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam coś innego, a mianowicie urządzenie takie malutkie, które zanabyłem ostatnio, zakupiłem o nazwie Tiny Spectrum Analyzer, czyli miniaturowy analizator widma. Tak wygląda zakupione pudełko, a w środku mamy nasze urządzenie. Zestaw wygląda następująco. Urządzenie przychodzi w takim fajnym woreczku. To jest nasze urządzenie, czyli Tiny SA w wersji Ultra. Jeszcze mam folię na wyświetlaczu, jeszcze nie zdążyłem jej zdjąć, bo nie za wiele jeszcze pokorzystałem z tego urządzenia. Co mamy jeszcze w zestawie? Wytłoczkę i takie gadżety, a mianowicie antenę teleskopową, którą można podłączyć, kabel USB. To są moje już kable, które sobie zakupiłem osobno, wygodne do podłączania urządzeń. Kable, które otrzymujemy w zestawie, są to kable zakończone wtykami SMA, takie jak dane urządzenie. Do czego może służyć nam i do czego przydatne może być to urządzenie? Co to jest w ogóle analizator widma? Więc analizator widma to urządzenie pomiarowe służące do prezentacji widma częstotliwościowego danej wielkości fizycznej zmiennej w czasie. W naszym przypadku będzie nas interesowało, przynajmniej w moim, wielkość fizyczna dla sygnałów elektrycznych, czyli na przykład podajemy sobie sygnał z urządzenia nadawczo-odbiorczego na złącze RF i mamy prezentację danego sygnału, jego częstotliwość, jego napięcie lub, zależy jak sobie zaprezentujemy, lub moc oraz rozkład harmoniczny. Bardzo fajne, przydatne urządzenie. Co mamy? Wyświetlacz dotykowy 4-calowy, złącze kalibracyjne, na którym mamy wysyłany sygnał, który podajemy do złącza RF. Złącze RF, jak widzimy, jest dwustronne, czyli zarówno będzie wysyłało, jak i przyjmowało sygnał. O tym później. Włącznik, manipulator. W zestawie również mamy kartę pamięci, na którą możemy kopiować sobie nasze pomiary, zrzuty ekranów i wyjście na słuchawki. Do końca jeszcze nie wiem, do czego ono może być używane. Urządzenie jest to urządzenie zdedykowane dla raczej radioamatorów i amatorów, stąd właśnie pewne jego funkcje. Nie można porównywać jego pewnych funkcji do profesjonalnych urządzeń. Przyznam się, że dla mnie to jest urządzenie świetne, niesamowite, ponieważ kiedyś mogłem pomarzyć, jako gdzieś tam zafascynowany techniką radiową, mogłem pomarzyć o dużym, profesjonalnym urządzeniu, które jest duże, waży i kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, bo tyle kiedyś kosztowało i nadal kosztują profesjonalne urządzenia tyle, więc dla zwykłego hobbysty, amatora jest to w ogóle poza zasięgiem i nieopłacalna sprawa. Takie urządzenie funkcjonalnością nie odbiega od tych profesjonalnych. Oczywiście, tak jak mówię, jest to dla radioamatorów. Jest ono wolniejsze, mniejszą ma rozdzielczość, mniej dokładne, ale jednak pozwala na wkroczenie na pewne pomiary, na pewne obserwacje, na pewne zobrazowanie tego, co nas interesuje w postaci analizy widma. Więc tutaj nie chcę porównywać tego do żadnych urządzeń. To jest poza dyskusją do urządzeń profesjonalnych. No to sobie włączmy nasze urządzenie. Mamy wyświetlacz dotykowy, mamy prezentację naszego widma. Urządzenie pozwala na obrazowanie, na analizowanie sygnałów od 100 kHz do 800 kHz i mamy tak zwane, to jest wersja Ultra, która pozwala nam nawet na obserwację sygnałów. Ja sobie spojrzę tutaj w to, co podaje producent. W trybie Ultra pozwala na obserwację sygnałów nawet do 6 GHz, czyli żeby wejść w tryb Ultra, trzeba wpisać odpowiedni kod. To dla chcących już bardziej zaawansowanych użytkowników sobie na pewno z tym poradzą. Podstawowa wersja to
to od 100 kHz do 800 Hz. Jeżeli byśmy tutaj teraz podali jakiś sygnał, no to na pewno by nam wyświetlił jakieś częstotliwości. Tu widać, coś tam znajduje, jakieś piki, więc coś tam antena nam zbiera. Oczywiście wokół nas jest pełno fal. To nie jest tak, że jak nie ma przy nas anteny, to nic tutaj nie ma. Jesteśmy otoczeni. Żyjemy tak naprawdę dzisiaj w smogu elektromagnetycznym. Wszystko emituje fale od routerów, poprzez zasilacze, poprzez telewizory, które też mają zasilacze. Wszędzie mamy wbudowane karty. Pomijam również urządzenia typu nadawczo-odbiorczego, jak i nadawczego w postaci nadajników od broadcastowych stacji, czyli FM-owskich stacji, które nam emituje tak zwane radio, stacje radiowe, poprzez systemy odczytu gdzieś tam w jakichś przepompowniach, w rozdzielniach elektrycznych. Wszystko dzisiaj jest bezprzewodowe i żyjemy w jednym wielkim smogu elektromagnetycznym. Najważniejsze, żeby urządzenia nie emitowały śmieci i zanieczyszczeń poza częstotliwością, która jest docelowa, i to właśnie urządzenie pozwala na obserwację takich sygnałów. Co mamy? Mamy menu oczywiście. Może przybliżymy sobie coś, żeby było widać. Nie, oczywiście nie widać. O, menu, gdzie mamy możliwość wykonania kalibracji urządzenia, gdzie mamy możliwość wprowadzenia częstotliwości, od której będziemy badali nasze sygnały. Tak jak widać, tu jest od początek od 2 MHz, ale możemy ustawić od 100 kHz do 800 MHz. Co mamy jeszcze tutaj? Częstotliwość, czy tam rozdzielczość filtra przepustowego, czyli im większa, im mniejsza częstotliwość, tym więcej mamy, można powiedzieć, tym większą mamy rozdzielczość, tym więcej mamy zagęszczenie tutaj punktów, w których jest analizowany sygnał. Opis funkcji wszystkich najlepiej sprawdzić sobie u producenta. Ja może zaprezentuję na szybko, do czego można wykorzystać taki spektrum analyzer. On może działać oczywiście w dwóch modach. Może być zaimplementowany jako spektrum analyzer, który nam analizuje właśnie widmo, ale mamy również tutaj taką funkcję jak generator sygnału. I wtedy to samo wyjście przełącza nam się w tryb generatora sygnału. Możemy generować sygnały sinusoidalne od 100 kHz do 800 MHz. I modulacja, jaka jest dostępna, to modulacja AM, FM. Możemy ustawić sobie częstotliwość modulacji, dewiację, czyli dewiację w trybie FM i głębokość modulacji w trybie AM. Więc bardzo fajne, przydatne urządzenie. Można testować urządzenia radiowo-odbiorczo-nadawcze. Możemy testować sobie czułość urządzeń, co sobie zaprezentujemy za chwilkę. Urządzenie w trybie natomiast, tak na szybko Wam powiem, w trybie spektrum analyzera może nam również służyć do pomiaru mocy urządzenia nadawczego. Może nam służyć do pomiarów harmonicznych, rozkładu harmonicznych, czy nam tak zwane urządzenie, popularnie mówiąc, nie sieje na boki. Zastosowań tego urządzenia na pewno jest wiele. Ja ich wszystkich na ten moment nie odkryłem. Tak jak mówię, dla radioamatora jest to fajne urządzenie, fajna zabawka do pobawienia się, do zrozumienia pewnej rzeczy, do testowania. Wszystko wyjdzie w praniu, ja się uczę cały czas tego urządzenia, więc żeby nie przeciągać, tutaj zaprezentuję zaraz, jak ono, do czego można wykorzystać na przykładzie popularnego urządzenia nadawczo-odbiorczego. No i zobaczmy sobie, do czego można wykorzystać taki analizator widma. Mamy urządzenie nadawczo-odbiorcze, popularny duobander, czyli urządzenie nadające-odbierające na dwóch pasmach, w paśmie 2 metrów i 70 cm, znane wszystkim radioamatorom to urządzenie. Jest ono znane z różnych powodów, ale pomijamy fakt. Ono posłuży nam jako podstawowy tutaj nadajnik i odbiornik do przetestowania, do pokazania pewnych funkcji naszego urządzenia. Załączmy sobie nasz
nasze urządzenie. Jak widać, ustawione jest ono już na dwóch pasmach. Pasmo 2 metrów, częstotliwość pasma 2 metrów, częstotliwość pasma 70 cm. Pierwsze, co może sprawdzimy, to czy nam odbiera nasze urządzenie. W tym celu wybieramy sobie funkcję naszego analizatora, przełączamy w tryb generatora, ustawmy sobie częstotliwość, jaką tam mamy, czyli 145 MHz, poziom minus 17 dBm, no i co? I teraz podłączamy wyjście z wejściem. Ale dla bezpieczeństwa tutaj nie możemy oczywiście podłączyć dużych mocy pod nasze wejście, ponieważ uszkodzimy urządzenie. Dokładnie wystrzeli ono nam tutaj układy wejściowe, nie przyjmą takiej mocy. Więc należy tutaj założyć tak zwane urządzenie, jakim jest tumik. Tumiki mamy różne, naprawdę różne, różniste. Zależne są od mocy, od podłączeń. Tu mamy akurat 30-watowy tumik, 30-decybelowy. Tu mamy tumik również 30 dB, ale o mniejszej mocy, to jest prawdopodobnie 1 W. Tu mamy natomiast tumik 10-decybelowy, 2-watowy. Także różne, różniste, trzeba się wyposażyć. Nie są to urządzenia tanie. Troszkę kosztują, ale bez nich użytkowanie takiego generatora, spektrum analizatora z urządzeniami nadawczymi jest niezbędne. Muszą one być na wyposażeniu. Oczywiście moglibyśmy podłączyć bezpośrednio przewodem koncentrycznym wejście, ale w momencie przypadkowego naciśnięcia nadawania, czyli postawienia nośnej, no uszkodzimy sobie urządzenie. Niektórzy proponują w ogóle, że na wejściu naszego analizatora powinien zawsze być podłączony tumik 30-decybelowy. Może do sprawdzenia czułości załóżmy sobie tumik 10-decybelowy, następnie 30-decybelowy, więc łącznie będziemy mieli 40 decybeli tłumienia sygnału wyjściowego z naszego generatora. Teraz za pomocą takiego przewodu koncentrycznego podłączymy sobie wyjście naszego generatora z wejściem urządzenia, jakim jest nasza krótko, potocznie mówiąc, krótkofalówka. Mamy 145 500. Może położymy 145 500. Włączmy wyjście. Jak widać, mamy już odbiór. Pełna skala. Słychać, że urządzenie pali się zielona dioda, jest w trybie odbioru. Aby było coś słychać, załączmy sobie modulację. Modulację FM, ponieważ jest to urządzenie FM-owskie. Ściszmy delikatnie. I teraz można sprawdzić tak na szybko czułość naszego urządzenia. A mianowicie, do kiedy będziemy słyszeć sygnał 1 kHz. Ja jeszcze przyciszę. OK. Wyjście z generatora mamy minus 17,1 dBm, ale należy pamiętać, że załączyliśmy tutaj tłumik 40 dB, czyli do tego trzeba jeszcze dodać tłumienie 40 dB, czyli teraz sygnał wychodzący ma minus 57,1 dBm. Lecimy w dół z sygnałem, aż zaniknie nam on w naszym urządzeniu. Już słychać, pojawił się szum. Więc zjeżdżamy teraz pojedynczymi decybelami. Szum już jest dość spory, ale jeszcze sygnał jest odbierany. I zanikło. Squelch, po prostu w urządzeniu squelch już mi się załączył. Ja może już nie będę wyłączał tego squelcha. Zostawimy tak, jak jest. Chciałem tylko zaprezentować, jak to działa. Czyli w tym momencie mamy sygnał minus 92 dBm plus jeszcze 40 dB, czyli łącznie, jak dobrze liczę, minus 132 dBm i jeszcze nam Baofeng nasze urządzenie odbiera,
Więc wynik, no dość niezły, dość niezły. Oczywiście jest to z szumem, ale jest to jeszcze przyjmowane, że jest to czytelne. To tyle, jeśli chodzi o zastosowanie pierwszego jako funkcji generatora i do czego można by go wykorzystać. Teraz sobie zbadajmy, co mamy na wyjściu naszego urządzenia, jeżeli postawimy nośną i będziemy nadawać. No i okej, okay, przełączyłem się w pomiar w tryb analizatora widma. Częstotliwość podstawową ustawimy sobie na 145, czyli przełączam się w tym momencie, może zdam zbliżenie, przełączam się w pomiar harmonicznych. Harmonik, częstotliwość podstawowa 145 MHz i w tym momencie możemy wcisnąć nośną. Tylko pamiętajcie, musi być tłumik. Ja zastosowałem w tym momencie 40 dB tłumienia. Jest to wystarczające do mocy, jaka prezentuje nam, jaka wychodzi nam z tego urządzenia. Uwaga, w takim razie spróbujmy, wciskamy nośną i zobaczmy, co nam wyrzuci nasz analizator. I zobaczcie, mamy częstotliwość podstawową, nawet tutaj nam w trybie mierzenia częstotliwości harmonicznych mamy częstotliwość podstawowa 145-300. O, ona jest troszeczkę inna, ale to trzeba by zagęścić właśnie ten filtr RBW, żeby nam to wyszło dokładniej. Nieważne w tym momencie to jest. Chciałem się skupić na czymś innym w tym momencie. Zobaczcie, jaka jest wysoka druga harmoniczna. Druga harmoniczna to minus 12 dB w stosunku do pierwszej harmonicznej, więc dość wysoko. Dość wysoko. Trzecia, czwarta, piąta. Czyli co to znaczy? Że nasze urządzenie nadaje na częstotliwości podstawowej 145 MHz, ale również na parzystej, harmonicznej, czyli na 290 MHz i to z dość wysoką mocą. To była moc 2 W prawdopodobnie w naszym urządzeniu. Spróbujmy sobie przy większej mocy. Ja zmienię tutaj moc na wyższą. A, w tym momencie pomiar mocy na mocy wyjściowej najwyższej i jedziemy. Chwilkę trwa pomiar. No i właściwie niewiele się zmienia, poza tym, że pojawiają nam się jeszcze 7 i 8 harmoniczna. Także one sieją już na, tutaj widzę, gigaherce zakres. Nie są to, tak jak mówię, wskazania dość wysokie, ale jednak są. Tak wygląda pomiar na mocy wyższej, najwyższej, czyli ponad 5 W z tego urządzenia. W tym momencie już mi się zagrzało nasze sztuczne obciążenie, nasz tłumik. On już przyjmował moc około 8 W, więc miał prawo się zagrzać, ale jest on delikatnie ciepły. Właśnie po to się go stosuje, żeby nie uszkodzić naszego spektrum analizatora. To tyle. To tak na krótko i na szybko tyle, do czego można wykorzystać dane urządzenie. Jak widać w pracowni radioamatora, dla osoby, która się interesuje tematem ogólnie pojętej techniki radiowej, bardzo przydatne urządzenie. Można wykorzystać do badania, do testowania takich prostych urządzeń, jak i bardziej rozbudowanych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Oczywiście on kryje wiele funkcji, o których ja nie wiem, których się będę uczył. Taka krótka prezentacja. Co można jeszcze, czym można się interesować, co można jeszcze robić w pracowni elektronika hobbysty. To tyle na ten moment. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że niektórym przybliżyłem dane urządzenie. Mam nadzieję, że niektórzy skorzystają. Być może szukają takiego urządzenia, nie wiedzą, że takie jest. Ja na przykład przypadkowo wpadłem na to, że takie urządzenie jest, a takiego czegoś potrzebowałem do moich tutaj działań hobbystycznych i w pracowni radioamatora. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Do następnego. Hej!